czasu już coraz mniej. 79. minuta meczu. Wigry Olimpia 0-0. Złe teraz wybicie jednego z zawodników Wigier. Może to się naprawdę źle skończyć dla Słowaczy. Martin Dobrotko teraz źle wybił tę piłkę. Teraz niepewnie Hiranin wyszedł. No i mamy rzut karny. Może zdecydować o wyniku tego spotkania. I Wigry, chociaż są faworytem, to teraz za chwilę mogą przegrywać. Mbalo kontra Zoch. Mbalo! Wyczuł Hieronim Zoch tutaj tę sytuację, ale strzelenie Mbala było na tyle mocne, że tutaj nie miał za wiele do powiedzenia. Coraz większą liczbą zawodników atakują Suwalczanie, ale Olimpia broni się naprawdę bardzo skutecznie. No i ma już naprawdę mało czasu drużyna suwalskiej Wigier na to, aby coś jeszcze z tym meczu zwalczyć, ale jeszcze uwaga, groźnie w polu karnym zamieszanie i mamy 1-1, proszę Państwa. Jeszcze będziemy mieli emocje w tym spotkaniu. 87. minuta spotkania i Kacper Wełniak strzela na 1-1. No coś niesamowitego, sporo tam było zamieszania w tej sytuacji.